Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony Żuber. Witam was w nowej serii z Farming Simulator 17. Tym razem widzimy się na polskiej wiosce. No tutaj powiem wam, otrzymaliśmy gospodarę od wuja. Pierwszy odcinek będzie taki pilotażowy. Chciałbym pokazać wam, co za sprzęty będziemy mieli, z czym będziemy zaczynać. I takie wprowadzenie jakby, tak? Czy będziemy się mniej więcej zajmować? Także może zacznijmy. Co się skrywa w garażu? Tutaj... O! Się przeskoczyło, przepraszam. A, bo ja chciałem otworzyć, a wskoczyłem przez ścianę do 30. Właśnie, pierwszym ciągnikiem jest 30. W tym pakiecie. Czerwona, bez kabiny. Wersja cabrio. Także tutaj prestiż, tak? No, drugim naszym ciągnikiem jest 60. Jest to 60 przed liftem. Ta pierwsza to jest, chyba raczej była 55, tak? Szybciej. Chociaż nie wiem, chyba te 60-ki były z tym właśnie tym. Z tą belką taką okrągłą. Nie wiem, nie do końca pamiętam. Ale już tutaj o, na balonach, tak? Poprzerabiana, wyremontowana. Tutaj o, stryjo. Bo stryjo to generalnie stary kawaler był, nie miał komu oddać. To oddał mi. Tak, tutaj 30. No 30 taka fajnie zachowana. 60 to perełeczka była. Ale dużo nie inwestował w kredyty nieraz. My będziemy szli spokojnie, bo tutaj 60 dużo nie narobimy. Miał też przyczepę. Prasę kostkującą SIPME. No to SIPME to tak powiem wam, też dobrze utrzymana, ale sznury grwie i w ogóle. Będzie trzeba też belówki wziąć, bo tutaj też będzie bardzo słabo. Trzeba tutaj podziałać coś w tej kwestii. Już teraz przez drzwi wejdziemy, nie będziemy się teleportować. Tutaj mamy brony talerzowe. Taka już trochę dojechana. Tam on kiedyś kupił od jakiegoś handlarza, przywiózł z Niemiec. To jest jakaś kuna, nie kuna, coś takiego, tylko że poobdzierana i w ogóle na razie dobra, nie zderta, ale trzeba będzie też wymieniać. Tak jak mówię, tutaj będzie rozwojowo. Tutaj już jest różnica, bo wsiewniczek, bo miał wcześniej lejek zwykły, ale się zdenerwował. Kupił sobie porządnego Kwerelanda. Keverland, nie wiem jak tam się mówi. To jest jedyny sprzęt, moim zdaniem, który taki już będzie na dłuższy czas, ale to też malutki, ale to się zobaczy. Pługi trójki Unie Grudziądz, polskie. No, też już takie trochę leciwe, ale dobre, odkładnie dobre, wszystko. Ten, nic nie trzeba. Kombajnek już jest wyciągnięty. Przyszykowany, bo będziemy kosić za niedługo, będą żniwa. Kombajnek, też perełeczka. Posłuchajcie sobie, jak on chodzi. Igiełka normalnie, zaraz pali. Tutaj mamy co? Samasza, kosiereczkę do 60. Też wyciągnęliśmy, bo tutaj trzeba było łożysko powymienić, tak? No i tak tutaj sobie jest. O, opryskiwacz, motyl. Tak, motyl. Chyba tak, mi się wydaje. Nie, to krukowiak, przepraszam. Krukowiaka, opryskiwacz. Też mu kupił nowy, bo był na tym, na szkoleniu z tego, z oprysków. I tam był, od razu przyjechał jakiś tam przedstawiciel z krukowiaka i powciskał im, i on co kupił. Nie powiem, że źle, bo bardzo dobra maszyna. Tutaj mamy kawałek lepiska. To chyba dla kur będzie. Nie wiem, ja tu nie będę łaził. O, i siekierę mamy, drzewo porąbać. Magazyn zbożowy, proszę bardzo. Tutaj możemy sobie składować nasze plony. Sąsik. Będzie słomę gdzie rzucać. O, i tu wyżej. O, zapraszam.
to twórcy tego gospodarstwa, tak? Agro Piotr. Czekajcie, ale ja to nie widziałem tego jeszcze. Coś tutaj stryjuchował. Który kanał na YouTubie prowadził. Piotr Mosz. Agro Piotr Mosz. Zapraszam do stryja. Zaskoczym ze sąsieka? No jak, nie zaskoczym. Nie zaskoczym, bo nie można. Nie zmieścim, za grubi. Betoniareczka, będzie można co postawić. Jagów się zostało z budowy. Bo dom dostawiali. Bo stryjo z kawaler był, ale dostawił, mówi. Może kto przyjdzie, która się zdecyduje. Ale się nie zdecydowała. Tutaj proszę bardzo, kultywatorek. Tak, to też jakiś niemiecki stary. Nie wiem, jakiś coś tam, ale na siłowniczki już widać taki. No Niemcy tam kiedyś się starali. Krowy zlikwidował, bo już pod koniec wszystko przepił. My to odbudujemy od tego. Tutaj mamy przewracareczkę, tak. Polską, 7 gwiazd. Bardzo ładna. Przyczepa autosanka, to też tutaj patrzę. Kurtę po wymieniu, podmalowywał, poprzeczyszczał. Sprężyna, wszystko jest. Nie tam, musi być wszystko BHP. I tutaj co mamy jeszcze? Mamy jeszcze rozrzutnik dwuosiowy polski, tak? Też taki może być w stanie, fajny. No tutaj powiem wam, seria będzie rozwojowa na pewno. Tak specjalnie chciałem, bo myślałem, czy by nie kupywać. O, Pimpek! Pimpek siedzi, no siema. No cześć. No, tak jak mówiłem, seria będzie rozwojowa. Więc dzisiaj będziemy kosić też. Seria będzie rozwojowa, specjalnie chciałem takie maszyny, a nie inne, takie żeby od totalnego, może nie totalnego zera, bo totalne zero to byśmy mieli właśnie tą 30 i koniec. O, płot rozwalił. Dobrze, się odbuduje. By było od totalnego zera. A my tutaj zaczynamy z jakoś 60, coś tego, ale tak właśnie, żeby było rozwojowo i w ogóle. No tak chcę właśnie, żeby tutaj fajnie wyskoczyć, żeby coś porobić fajnego, tak. Jakieś takie prace, polska seria, a nie tam jak na poprzedniej właśnie, że... A tu se przetniemy może. Że tam do oporu jakieś duże ciągniki na starcie. Tak, żeby powoli właśnie ten... dopadkami jakieś te fajne ciągniki kupywać i to nie od razu jakieś, nie wiem, Deutsche czy coś, tylko jakieś takie, nie wiem, czy duży Ursus, jakaś 80 pewnie na początku wjedzie, ewentualnie Zetor 7745 albo Crystal 4 cylindrowy, tak, coś tego typu wejdzie. Jakieś tury, takie rzeczy. Tak, żeby na każdym odcinku było coś tam fajnego sobie kupić, czy coś zrobić, tak? Dzisiaj było przedstawienie. Trochę skosimy zboża. Możecie też podsyłać mi maszyny na Oliksie. W sensie mody. Tak, jeżeli mam jakaś maszyna się spodoba, którą miałbym kupić, możecie mi napisać. O, i kamienie są. Header pogiął. O, tutaj słabo zrobiłem, bo zakręciłem się. Nie zaczekałem, aż mi słomo wyleci. Kamień, trzeba będzie kamienie pousuwać. Także mówię, seria będzie rozwojowa, fajnie, myślę, że trochę takiego właśnie też roleplaya, tak, że coś tam powiemy, że to stryju nasz, tak. A, jeszcze jedna rzecz, tylko nie wiem, stryju miał poloneza. Po niego mamy, po nim mamy polonesa. Jakąś przyczepkę będzie trzeba kupić do niego. Będzie czym ciągać. Z miasta rzeczy.
Na razie tutaj kosimy. Fajnie leci pszeniczka tutaj. Posiał. On stary kowaler nie ma. Nie da rady robić. Dąby przejęli. O! Co stoi? A co to stoi? Wuja tam stoi, pewnie pije z sąsiadem w polonezie. Zaraz pójdziemy zobaczymy. Wuja, ono tu. No zostawił poloneza. To nie dał rady leść, jechać. To poszedł. Ej, co temu polonezowi? Naprzód ciągnie, patrzcie. Zepsuł poloneza, że naprzód ciągnie. Zepsuł. A tak serio to pewnie pół oś urwana. Po pijaku driftował i porzucił. Dobra, trzeba będzie do... tam do Mietka oddać. On tam młotkiem postuka i będzie dobrze. To to wuja. Powiem wam, że on to wariat. Także tutaj możecie właśnie podsyłać sprzęta na Olixie. Nie patrzcie ile mam pieniędzy, bo to coś bank się sfiksował. I pokazuje, że mam 4, prawie 5 milionów, a to guzik prawda, bo to 4-5 tysięcy. Trzeba urwać z tego kilka zer. Ja bym pojechał, wziął jakieś Lamborghini czy co. Ale oni jak ten to nie chcą. Wy na to nie patrzcie, co tam się świeci. Ile mam pieniążków, bo to jest 5 tysięcy mam. Tutaj jak my to zrobimy? Myślę, że w ten sposób. Dojedziemy tu. Co to ten sadyk miał na myśli na środku pola, to ja nie wiem. Kto to wymyślił? A to wymyślił, ja to nie rozumiem. Tam stawi grybki sobie pojedziemy połowić czasem. Tak akurat fajne pola są, bo tam akurat nie coś tam porobim na szybko. Odcinki takie będą krótsze. To chyba omin nawalnąłem, ale... to tam zostawimy, będzie na dożynki do wianka. Wywinę się tu. O, mi nastrzeliło ładnego. Mówię, na wianki. Sąsiadka przyjdzie, to też będzie miała co na drożynki wziąć.
Tam u nich kasi do samej ziemi. Pranik. Na samej ziemi kosi, tam się patrzy. Nawet nie zostawić pła. No już zbiornik okosili. Dobrze, sypi. Niejaki kawałek to będzie. No dwa zbiorniki nie będą, ale to będzie, będzie. Dobrze, że blisko, to zaraz sobie podejdziemy. 60 podczepim. I akurat, patrzcie. Akurat dojechał. Biegniem, bo to nie ma czasu. Przyczepa też jest przyszykowana. 60 też ładnie chodzi. Most wyje ładnie. A my tu wyjedziemy. Da, balony są, to dobrze się skręca. Dawaj ogień na tłoki. Kurę przejechał, rosół będzie dzisiaj. O, błotko. Jak szybkie wściekło to 60. Cyk, jedziemy. Ogień na tłoki cały czas. Pizda tam musi być. No nie. Koguta nie rozjeść, bo nie będzie jajków. No, ładnie sypie. Tu po podjeżdżę, żeby równo posypane było, tak? Co to, jeden zbiornik na tą autosankę wchodzi? No, kogoś łoś po konsol. Toż tu dwa zbiorniki na śmiało, trzeci można jeszcze, tylko dwa słabe były. Coś nie tak stało to sanko, powiem wam. Coś jest nie tak. Proszę, ona powinna dwa zbiorniki na śmiało. Minów narobił. Powiem wam szczerze, że ja to trochę trafiony, temu tak jeżdżę krzywo. Ale to nie gadajcie nikomu, bo mi na YouTube skmonetymotyzują. Połapim tak o. To dla Jaćki tej zostawim franka. Tam gram ze słomo, się przyłożę. Te niepokosy. Tak to pozbieramy. Nie trzeba jechać krów nakupić. Znaczy, ja już zamówił w Bydgoszczy trochę chewków. Tam chyba z 10 sztuk. Tam tylko 5000 się zostało. Mają przywieźć na następny tydzień.
akurat po żniwach będzie pozbierane. Wszystkie rzeczy. Będzie czym skarmić. To krótki kawałek, a czekajcie. Ja nic nie widzę. Krótki kawałek, nie będziemy się tam zawijać. No i tak o. Ło! Ja tu trafiony już. Sąsiadem za dużo tam samogonki było. No, powiem wam, że ta autosanka to taka nieudana. Powinna tam dwa zbiorniki polskie zmieścić na śmiało. Wiem, sam sypałem. Kiedyś robiłem w Eskierze. To się sypało tak. Dobra, trzeba będzie wysypać. Trzeba będzie wysypać, tutaj się żegnać, bo to koniec, nie będę wam pokazywał jak odgarniam, bo to nie ma sensu. Ale wysypię, zboże my mieli z tego całego. Z tego całego wszystkiego my mieli zboże dosyć sporo. Czekaj, weszło? Kurde, akurat weszło. Czekaj, te zdjęcie zrobię jeszcze. Na YouTube miniaturki, żeby były. Którym to się robiło? Musi tym. No, coś klikło. Dobra, czekajcie. Jeszcze to wyłączę. O, na YouTube miniaturki. Dobra. To jak chcecie serię, to napiszcie w komentarzu, czy coś takiego się podoba. Zostawcie łapkę w górę. Jak jesteście nowi, to subskrypcje. Trzymajcie się. Cześć.